Skala Fahrenheita jest ciągle używana w Stanach Zjednoczonych, na Bahamach, Kajmanach czy Belize i wbrew pozorom jest całkiem logiczna. Dla nich 32% Fahrenheita to nasze 0 stopni Celsjusza, a ich 212 to nasze 100. I oni często na to patrzą pod względem procentów, czyli jeżeli jest ciepło na 32% Czyli po prostu 32 stopnie ich to nasze 0, czyli jest dosyć zimno, no bo 32 na przykład w szkole procent to ciągle niedostateczny, a im więcej tych procent, tym jest cieplej i pewnie dałoby się do tego jakoś przyzwyczaić. No w każdym razie my tego nie używamy i wbrew wszystkiemu Celsjusz jednak jest bardziej praktyczny. Jeśli chodzi o mile zamiast centymetrów, metrów, to używa tego ciągle Myanmar, Liberia czy Stany Zjednoczone, no i Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo po części. Ale gdyby popatrzeć na inne mile, czyli mile morskie, to używa ich również Polska. I co ciekawe, mile morskie używamy nie tylko, jeżeli chodzi o statki i morze, ale również w lotnictwie. I jakby kogoś to interesowało, jedna mila morska to około 1852 metry, czyli prawie 2 kilometry. A dlaczego mile, a nie kilometry? No bo jeżeli podawalibyśmy w kilometrach, to potem trzeba byłoby to przeliczać. A mile są już dostosowane do długości łuku południka, bo po prostu. Lokalizacja statków podaje się w szerokości, długości geograficznej, więc tutaj można powiedzieć, tak naprawdę chodzi o kształt ziemi, ziemię: to jak się obraca, to jak funkcjonuje, to jak żyje. Także, jak teraz ktoś powie, że w Polsce nie ma mili, to możecie powiedzieć, że są, tylko nie te lądowe, a morskie, i że w lotnictwie też używa się.